Cześć moi drodzy, kolejny odcinek Might & Magic 6. Zagrajmy w Let's Play. Ja jestem Esu. Mandate of Heaven, zaczynamy. Wciąż w kuźni Garricka. Wciąż w kuźni Garricka i wciąż jest koszmarnie trudno. I to całkowicie mówię bez żartów. Koszmarnie trudno. Pośpiech. 9 godzin. Dobra. Dobra. No lecimy, no. Co możemy robić? Co możemy robić tak naprawdę? Coś mnie tu już zaczyna atakować. Chciałbym tego uniknąć. Chciałbym to jakoś tutaj rozwiązać pokojowo. Ale nie mam dyplomacji, więc w tym momencie jestem zmuszony, słuchajcie, żeby się tutaj z nimi napierdzielać. Myślę, że można zrobić coś takiego. Jeśli my jesteśmy tu, można na szybko przejść tutaj. Szybko typa zabić. Schować się. Zapisać grę. No dobra, i oni są tutaj. I są tutaj, no troszkę kiepsko. Straszliwie mocno biją. A my im bijemy po 7, zobaczcie. My ich bijemy po 7, po 15 i tak dalej. Oni nas klepią dość równo. Gdyby oni tak nie latali pod tym wesolutkim sobie sufitem, to byłoby o wiele łatwiej. No ale dobra, sprawdźmy co to jest. Słuchajcie, koniec. Nie wiem czy ja tu przejdę w ogóle. Nie wiem o co chodzi, nie wiem co to jest. Ale wygląda jak drzwi, które trzeba otworzyć, a które wcale nie są otworzone. No dobra, dobra. Sprawdzimy jedną rzecz. Co się stanie, jeśli tutaj wejdę? Cofamy się tutaj. Dobra, tego nie chcemy. W sumie, czemu by nie? Okej, dobra, więc no tak. Spróbujmy na szybko to zrobić. Zobaczmy, czy w ogóle działa tutaj coś takiego jak... No właśnie, w budynkach można sobie spaść jak się chce. Więc fajnie. Fajnie jak fajnie. Gorzej, że tutaj są te skurczysyny, gnoje. Najgorsze na świecie. Muszę się kurna wycofać, czekajcie. I tak będę musiał odpocząć, i tak będę musiał odpocząć, słuchajcie. No ale na razie może damy radę. Jakoś chociaż trochę, chociaż jednego troszkę zbić. Bo żywiołaki ognia są potwornie silne w tym momencie. Nie daliśmy rady, nie daliśmy rady niestety. Okazało się to za trudne dla nas. Mamy jeszcze niestety 5 jabłek, to nie jest dużo. Więc na dwa kampy, więc jeszcze jedno podejście, jeszcze dwa podejścia możemy tutaj zrobić z pełnym życiem i powiedzmy pełną maną. No cała reszta jest kurna w fatalnym stanie, no. Nie ukrywajmy tego, są w fatalnym stanie. Dobra. I lecimy na dół. Bardzo byłoby fajnie zrobić to później i już tutaj nigdy nie przychodzić. Mam taki, wiecie, mam taki mały plan właśnie. Tak to załatwić. Skończyć tą cholerną lokację i już tu nigdy nie wracać. Bo jest fatalna, jest makabrycznie ciężka. Godzina mocy. Dzień ochrony. F11. Dobra, komuś coś się zniszczyło? Zbroja. Dobra, o, wow, ładnie się poniszczyły rzeczy. Cyk. Coś nam tu niszczy zbroję cały czas. Pierścienie też, dobra. Tu jest, jak widzieliście przed chwilą, może pierścień, który został zniszczony. I nie możemy go naprawić, ponieważ mamy, słuchajcie, na eksperta naprawę, a nie na mistrza. A to jest już przedmiot, który jest, jest dla mistrza. Dobra, w kogo? W tego. Dobra, teraz w tego. I został jeszcze jeden. Zwykły duch ognia.
którego szybko powinniśmy tutaj... Ognista bestia w zasadzie, nie duch ognia. Dobra, poszło. Słuchajcie, daliśmy radę. Daliśmy radę. Wciąż jest ich bardzo dużo w tunelu. Szczególnie na tamtym chodniku. Spróbujemy to zrobić, póki jeszcze mamy tutaj tą tarczę i to wszystko. Ja od razu rzucę na naszego kolegę Bola miecz, raczej moc. No i spróbujemy teraz zaraszować. Spróbujemy ich zaraszować, tak na, totalnie na szybko. Bardzo dużo żywiołaków ognia. Na pewno, kurna, na pewno! Uuu, ale jazda! Dobra, ostrożnie. Oj, no właśnie. No, jaka szkoda, kurde. A byłem pewien, że słuchajcie, się uda. Ja pierdzielę. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nie, 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 nie. To nie jest na moje nerwy nawet. W zasadzie, słuchajcie. No i kicha troszeczkę z tymi drzwiami, że nie możemy ich otworzyć. One są tutaj, dokładnie. Zobaczcie. Na pewno je pamiętacie. Ale gdyby takich powoli w zasadzie lurować, co by to oznaczało? Co by nam to dało tak naprawdę? Tak delikatnie po jednym. Cholera, skurwysyn trafił, no po prostu nie wierzę. Idzie ich całkiem sporo w zasadzie. Z tego co widzę, 55 minut pośpiechu. Zapiszmy grę. Idzie ich jeszcze więcej, niestety. Cholera, trafiają mnie, skurczysyny. No jest ich bardzo dużo, bardzo dużo. Ja pokażę wam to na mapie, zobaczcie jak się tutaj pastwią nade mną. Ale nie chcą ani trochę podlecieć, nie chcą w ogóle podlecieć. Dobra, zbieram uzdrowienie. Ale obrywamy, ale obrywamy. Jezus Maria. Słuchajcie, to jest jakiś koszmar, nie? To jest totalnie jakiś koszmar totalny. Ja już... O, jeszcze źle zrobiłem troszeczkę. Ja już tutaj nawet nie wiem, co ja mam robić w zasadzie. Wiecie co? Chyba wyjdziemy stąd. Myślę, że przesadziłem troszeczkę z trudnością miejsca, które wybrałem. Próbowałem tutaj dwa podejścia i nie dałem rady po dwóch podejściach nawet z tymi wszystkimi czarami i tym wszystkim, co mamy na sobie. Więc i tak kończą nam się jabłka. Możemy zrobić ostatnie podejście, już takie naprawdę ostatnie totalne. Już tak wiecie, na jabłkach. Tak, żeby już zostało jedno jabłko czy dwa. Czy zero raczej. Może to nam jakoś pomoże? Nie sądzę w zasadzie, jesteśmy za słabi. I muszę się do tego kuźwa przyznać, że jesteśmy za słabi. Albo ja po prostu tego nie potrafię zrobić. Sierpień w ogóle, wow, what the fuck. Dobra. Spróbujemy, spróbujemy. Mamy ostatnie podejście, bo już nie mamy już jak obozować i jak się leczyć tutaj, w tym miejscu, więc po prostu musimy lecieć totalnie na żywioł w tym momencie. Dobra. Godzina mocy, dzień ochrony. No i lecimy, no i lecimy. Bardzo mi się to nie podoba, naprawdę jest koszmarnie trudno, no. No nie ukrywajmy, jest koszmarnie trudno. Tak po jednym to sobie możemy, gdyby oni jeszcze tak chcieli, słuchajcie. Wesolutko sobie tutaj po jednym podchodzić do nas. Dobra, zobaczmy czy komuś coś się zepsuło. Tak myślałem, że komuś się coś zepsuło. To wszystko trzeba ponaprawiać. Nie wiem jakim cudem w ogóle zepsuła nam się zbroja, którą mieliśmy w plecaku, no ale dobra, realizm. No i spróbujmy na nich jeszcze raz zaraszować, najwyżej sobie cofniemy grę.
Okej. Dobra. Ciach. Ciach. Ile ich tam zostało? Tylko dwóch, słuchajcie. Tylko dwóch. Może damy radę. Niestety uciekli, skurwysyny. Zaraz po kolei, po kolei, po kolei. To są tylko duchy ognia, więc mogło być gorzej. Zbiorowe uzdrowienie. Jezus Maria, chyba się udało, słuchajcie. Chyba się udało. O, jest złoto na końcu. I tam też jest złoto. Zobaczmy, jak bardzo nas lawa zabije. Lawa nas nie zabiła, bo kurna, przeskoczyliśmy. Yeah, badass. Dobra, pytanie tylko jest w tym momencie takie. Po co jest ten korytarz? I czy to miał być jakiś kuźwa korytarz śmierci? I dlaczego nie ma tu guzika, który otworzyłby mi tamte drzwi, których ja potrzebuję, słuchajcie. Naprawdę nie wiem, jak na to odpowiedzieć. Ale daliśmy radę, daliśmy radę. Mamy jedno jabłko, więc już więcej nie odpoczniemy. Wyśpię się po śmierci, można powiedzieć. Pójdziemy tutaj na górę jeszcze raz. Tu znowu nas coś atakuje, kurde, nawet nie wiem co. W zasadzie to jest w jakiejś komnacie. Pójdźmy na górę, zobaczymy te drzwi. Zobaczymy te drzwi. Może tam była wajcha, ja jej po prostu nie zauważyłem. Kto wie w sumie, jak to było. Ojej, słuchajcie, ludzie, ale sieka, jacie. 53 tysiące nazbieraliśmy. Doświadczenia prawdopodobnie z dwa levele, spokojnie. No tutaj na pewno są jeszcze sukinsyny. Dobra, teraz trzeba się szybko podleczyć. Dawaj, 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 dawaj. Prawie mu nic nie zabieram, kurde. Dobra, ale jakoś idzie, słuchajcie, jest, no, jest koszmarnie, ale... O Jezu. No dobra, będę go leczył tak powoli. Gdzie ty jesteś, gnoju? Tutaj jesteś. Bardzo ładne, fajne, fajne, fajne. Jak czasem tak pójdzie taka salwa, to aż przyjemnie jest tego słuchać. 25, dobra, podleczmy typa. No i mamy te drzwi, które są kurna zamknięte totalnie. A jednak jest wajcha, dobrze. Ale ja się cieszę w zasadzie, że ten, że jej nie zauważyłem wtedy. Tylko, że poszedłem. Dobra, już się niezbyt cieszę. Mamy pośpiech. Mamy tych warlocków, czarnoksiężników. Musimy cofnąć. Musimy cofnąć tutaj, bo tu jest w zasadzie bezpiecznie. I możemy na nich albo zaraszować, co jest w zasadzie dobrym pomysłem. O, inaczej to zrobimy. Szybko, 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 pośpiech. Pośpiech. Od razu, już zagramy teraz wabank, po prostu wszystko w opór. Ognisty krąg. No i próbujemy. I próbujemy, słuchajcie. Wejdziemy w nich po prostu i ich rozpierdzielę. Chwileczkę, bo tam jest w ogóle... To jest ostatnia komnata już, więc spoko. No, troszkę nie wygląda to za dobrze. Dobra, nie, to nie był dobry pomysł, ale możemy zrobić na przykład coś takiego. Możemy wbić, zobaczcie, jak tutaj sprawa wygląda, wygląda źle. Wbijamy tu, otwieramy, bierzemy hourglassa, czyli klepsydrę czasu, tak zwaną. Miecz krzyżowca, szybkość. Niestety nam padł, ale ja nie chcę, żeby on mi padł. Dobra, może się jakoś uda, słuchajcie, może się jakoś uda tak na szybko. Cokolwiek, 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 komukolwiek. Słuchajcie, może się uda, może nas nie zabiją. Udało się, Jezu, udało się. To jest niesamowite, słuchajcie, nie musimy się nimi w ogóle zajmować.
Zeskoczmy sobie tutaj. Oczywiście fajnie byłoby tam wejść i tak dalej, ale nie damy rady, nie damy rady. Nie mamy już nawet jabłek, kurna, żeby sobie zrobić wesolutki piknik. Najważniejsze, że mamy te wszystkie rzeczy, czyli klepsydrę czasu, którą trzeba komuś oddać i tak dalej, to jest, kurna, wszystko połamane totalnie. Dobra, sprawdźmy to. No i wszystko nam poniszczyli. Dobra, wynosimy się stąd. Nie wiem, jakie jeszcze rzeczy tam były, prawdopodobnie jakieś fajne, ale nie jestem w stanie ich pokonać w tym momencie. Może kiedyś tu przyjdę, może nigdy, nie wiem. Ale najważniejsze, że mamy klepsydrę czasu. I zobaczmy, które zadanie teraz zrobiliśmy. Newton razy dwa. Dobra, dla Newtona musimy oddać klepsydrę czasu i coś tam jeszcze. I do Iron Fist musimy polecieć, a później Sorpigala już zrobiliśmy. Dobra, Iron Fist i Mist. Iron Fist i Mist. Iron Fist i Mist. Dobra, okej, rozumiem już wszystko. Teraz musimy już się tylko stąd wydostać, słuchajcie. Myślę, że to nie będzie jakiś wielki problem, szczerze mówiąc. Ale jest ciężko, to jest bardzo ciężka lokacja. To jest bardzo ciężka lokacja pod względem wrogów. Nie jest tak zawiła jak komnaty Władcy Ognia i tak dalej, i tak dalej. Za co się w zasadzie cieszę się z tego, że nie jest tak zawiła. Ale jeśli chodzi o wrogów i o to przede wszystkim, jakie ciosy zdają, bo my też im dobre ciosy zadajemy, też ładnie, ja się cieszyłem, że ich tak klepaliśmy. Ale oni nam zadawali ciosy, które po prostu nas... No, po prostu nas zabijały w moment, w jeden, kurna, malutki moment. Dobra. Wypierdzielamy stąd. Dziękuję. Ojej, on na... O kurde. Nie jest dobrze. Town Portal. Też nie jest dobrze. Słuchajcie, mam przerąbane w tym momencie. Mamy bardzo przerąbane. Mamy niesamowicie przerąbane w tym momencie. Wiecie dlaczego? Ponieważ nie mam... Jestem na wyspie i nie mam jak teraz wrócić. Wesolutko sobie... do domku. Ja pierdzielę, ale zjebaliśmy. Dobra, najwyżej oni zginą. On musi być żywy, żeby rzucić ten czar, nie? Jeśli rozumiecie, o co chodzi. O Jezu, ale jest fatalnie w tym momencie. Ja cię kręcę, ale sieka. Ty też nie masz, co ty masz? Ty masz lot. Ty masz lot, dobrze. Co się stanie, jeśli ja bym cię napoił 1000 eliksirów, many, których w ogóle nie mam, ponieważ nasi bohaterowie gryzą szkło z butelkami razem z eliksirem, jeśli już go piją. Prawdopodobnie zabije nas to, jeśli tutaj skoczymy. Ale to jest chyba jedyny sposób, jaki w ogóle tu jest dozwolony. No chyba nic nie zrobię. Many sobie nie przywrócę, zobaczmy. No ale warto spróbować chociaż. Dwa many mu przywróciło, no to nie jest to za dużo. Skok potrzebujesz 15. Dobra, najwyżej zginiemy po prostu i tyle. Dajesz. Fuck, nie jest dobrze, słuchajcie, nie jest dobrze. Ja nie wiem, czy ja tam dam radę zrobić teraz. Życia nie mamy, nic nie mamy praktycznie. Dobra, może to jakoś mu pomoże. Nie wiem, spróbujemy. Fuck, metra brakuje, ludzie! Ja pierdzielę, co jest? Brakuje, kuźwa, metra. Dobra, oddaj te zwoje. Jakim cudem ty, kuźwa, żyjesz, koleś? 10 punkty magii. No to zajebiście. Jakim cudem on to przeżył? Dobra, chodzenie po wodzie. No, nie no, to ja w ogóle nie wiem, o co mi chodziło. Dobra, nieważne. Musimy teraz wrócić stąd, omijając ich, bo no, jesteśmy w fatalnym stanie. I walka teraz byłaby bardzo dla nas zła, chociaż z goblinami niezbyt. Nic by nam nie zrobili. Musimy koniecznie iść do świątyni. A najlepiej zrobić coś takiego, słuchajcie. Czy to jest mana? 10 do mocy tymczasowo, cholera jasna. Gdzieś tutaj było coś z maną.
5 punktów magii przywróconych. To trzeba wszystko wyklikać. W ten sposób tak naprawdę, o, swoją drogą zobaczcie, że wypiliśmy całą wodę. Punkty życia trzeba przywrócić. Nim wszystkim. No i też ja myślałem, że to można tak w opór w zasadzie, ale to chyba nic nie daje. Dobra, musimy teraz koniecznie dać mu ich poleczyć jakoś. Nie kosztuje to dużo. No i oczywiście się kimnąć koniecznie w karczmie. Makabra, słuchajcie, makabra. To nie jest żart. Makabra. Okej, udało się. Udało się, słuchajcie, udało się. Cudownie. Cudownie. Dobrze. Dobrze. Zobaczmy maga. Trzeba teraz to wszystko sprzedać. Nie wiem, czy w Sorpigalu będą mniejsze ceny, czy będą większe. Smarano. Kup. No jest zielony. I są dwa pomarańczowe. Super, pomarańczowy weźmiemy. Zielony też kupimy. Czy możemy jeszcze kupić? W zasadzie fajnie byłoby to kupić, ponieważ ostatnio nam tego zabrakło i żałowałem straszliwie. I poza tym nic. No dobra, i teraz tak, to jest do naprawy dla ciebie. To jest koniecznie do naprawy dla ciebie. To jest, proszę mi to oddać. Super. Wszystko połamane totalnie. Spróbujmy mu coś, kurde, dać, chociaż nie wiem to, okej. No, posprzedajmy w tą chociaż w Sorpigalu już nie musimy tego sprzedawać. Spróbujmy się dostać, słuchajcie, do Iron Fist. Tędy. Przyjdźcie innego dnia. No, trudno. No, nie będę narzekał. Wow, ale kurde, jestem tak spaczony, słuchajcie, tą misją, że to szok. Przyjdźcie innego dnia. No, jak milusie nas, słuchajcie, traktują tutaj. Idę na piechotę do Iron Fist, mam wyjebane. No kurde, sobie żartujecie ze mnie, ja pierdzielę. Ludzie, błagam, ja naprawdę nie mam czasu, kurde, na te wasze pierdolone trolle. Na te gobosy, które tutaj chodzą. Dobra, ale pozbieram z was kasy, bo jestem strasznie pozerny. Dobra, zobaczmy sobie jeszcze przy okazji skrzyneczkę. Oczywiście skrzyneczka jest pusta, ale respawn był. Dobra. Lecimy do tego Iron Fist. Okej. I teraz tak, w Iron Fist, słuchajcie. Czy my mamy coś w Iron Fist do zrobienia? Chyba nie. Chyba nie mamy nic w Iron Fist. Musimy się koniecznie dostać na górę z Iron Fist. Do Bootleg Bay niezbyt, ale z Iron Fist możemy się dostać Jasny Piorun. Dobra, spróbujemy zrobić tak, spróbujemy w Iron Fist potrenować. Może to nam coś da, słuchajcie. Trenowanie. Nie wiem, czy oni tutaj trenują takie poziomy jak my, czyli tam pod 30. Ale jeśli tak, to byłoby bardzo miło z ich strony. Na szczęście pamiętam, gdzie to się znajduje. Dwa levele. Not today. Not today. Trzy levele, dwa levele wskoczyły, więc no, jak na takie kurna potwory tamte, to powinno mi wskoczyć 100 leveli. Na pewno chcę kupić te dwa eliksiry i na pewno chcę kupić różdżkę lodu. Tak jest, poproszę. There's no room. No to dobrze, żeś powiedział, kurda. Okej. Specjalne. Na pewno różdżkę tego i różdżkę ognia też chcę kupić. I to w zasadzie wszystko. Esencja szczęścia nie potrzebujemy. Dobra, okej. Czyli tu już mamy wszystko zrobione. Chodźmy do tego koniuszego. W Iron Fist już chyba nic więcej nie musimy. W zasadzie chwileczkę, bo tutaj chciałem kogoś kolczugi nauczyć jakoś tam na ekspert, na mistrza. Kolczuga, ale to jeszcze daleko dość, to jeszcze daleko. Dobra, możemy rozdać te punkty, mamy 18. Zaczynając od Bolka, słuchajcie, pod koniec odcinka rozdajmy te punkty. Czy chcemy łuk bardziej, czy chcemy bardziej zbroję płytową? To jest pytanie. Zbroję płytową. Jeśli zbroję płytową wbijemy na 10, to będzie cudownie. Chcę, pragnę tego bardzo.
Percepcji nie chcemy, tarczy też nie chcemy. I atletykę też. Dobra, i teraz trzeba zbroję płytową mistrza znaleźć. Ja to sobie zapiszę. Zbroja płytowa master. Nie wiem, gdzie mieszka, nic nie wiem, ale sprawdzimy po odcinku. W zasadzie ja sprawdzę. Jeromin, słuchaj, Jeromin, z tobą jest taka sprawa, że miecz na 8 byłby bardzo przydatny, kolczuga na 10 też by była bardzo przydatna. Myślę, że można polecieć w tą kolczugę, dlatego że no, widzieliście, jak oni obrywają potwornie, więc to znaczy, że po prostu są słabi, mimo tych wszystkich zaklęć. Czyli trzeba właśnie się skupić na tej kolczudze i tak dalej, i tak dalej. U naszego Juliusza, który ma bardzo dużo rzeczy, tak jak sobie obiecałem, czekam na magię ciała na 12, więc nic nie rozdaję. I u Jana magię światła wyżej by się przydało wrzucić oczywiście, nie ukrywam tego, ale magię ognia również. Przynajmniej na 12. Skórzaną, medytację, uczenie się, sztylet. Sztylet, słuchajcie, no właśnie, on raz z kijem, raz ze sztyletem lata, więc w ogóle nie wiadomo, w co mu tutaj lecieć. Powinienem się skupić na jednym, a nie tak latać. Ale zbroja skórzana na mistrza też się bardzo przyda, więc będę mu leciał w tą zbroję skórzaną. Dobra. Sprawdźmy koniuszego w takim razie. Sprawdźmy koniuszego. My musimy się dostać w tym momencie, słuchajcie, koniecznie do Haven i do Mist. Do Haven i do Mist. Jedno i drugie będzie bardzo miłe dla mnie, a najlepiej Mist. Do Haven jest, dobrze. Dobrze, dobrze, dobrze. I teraz oddajmy to zadanie z tą czaszką. Nie pamiętam, gdzie to jest, ale gdzieś pamiętam, że gdzieś tutaj, słuchajcie. Gdzieś tutaj. Tu była gildia. Wskrzeszenie. O, podział życia. To jest super zaklęcie. Zdjęcie klątwy. Podczas śmierci wzywa siłę anielskie. Podział życia i wskrzeszenie. Tak. To na pewno kupimy. Ożywienie martwych, heroizm, skrzeszenie, zdjęcie klątwy. Dobra, rozdajmy to sobie. Nie wiem, czemu ktoś tego nie może zrobić. Aha, bo to jest heroizm. Dobra, mamy dwa nowe czary, słuchajcie, które się nazywają, uwaga, uwaga, uwaga. Gdzie to jest? Tutaj, jest podział życia i jest wskrzeszenie. Wskrzeszenie będzie czarem, który się nam bardzo przyda. Dołącz do nas na ekspert w nauce ziemi. Nauka czarów, ekspert w walce... w magii powietrza. Misja. Świetna robota, teraz mogę kontynuować moje badania. I teraz daliśmy po prostu mu czaszkę i dostaliśmy całkiem sporo złota, więc myślę, że to możemy sobie spokojnie wykreślić. I my musimy się dostać teraz do Mist. Do Mist trzeba się dostać jakoś, kurna, najlepiej. Słuchajcie, okrętem, no nie ukrywajmy, okrętem najlepiej byłoby to zrobić. Mamy tam dwa zadania u Newtona do oddania, więc Newton na pewno się wesolutku cieszy, ale znając ten statek i jego skurwysyńskiego kapitana, on nie będzie chciał nas zawieźć tam, gdzie chcemy, czyli do zamku Iron Fist nie chcemy. Dobra. Boże świętej, słuchajcie, najtrudniej się właśnie na mgłę dostać, najtrudniej. To nie jest zbyt fajne, to nie jest zbyt fajne. Dobra, jedyne co mogę zrobić, to po prostu pójść na piechotę do Bootleg Bay i później na jeszcze większą piechotę, w zasadzie przez wodę, pójść sobie na Mist, czyli na mgłę. I właśnie to zamierzam zrobić. Tak, wiem, że tutaj jesteśmy zmęczeni, jest ogólnie tragicznie. Dobre pytanie, dlaczego nas tutaj tak to... O Boże święty, ja pierdolę. Dobra, słuchajcie, skończymy tutaj. Nie ma sensu tutaj was zamęczać tym. Ja sobie sprawdzę, jak dotrzeć na Mist i po prostu w kolejnym odcinku to zrobimy. Także dzięki za oglądanie, trzymajcie się, pamiętajcie o kciuku oraz o komentarzu. I do zobaczenia. Na razie, pa pa, cześć.